Cześć, witam Was w kolejnym niewinnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o jednym z najbardziej ekstrawertycznych artystów, o jakich słyszał świat, czyli o Marcelu Duchampie. I z racji, że zawsze staram się być wiarygodna, to wymieniłam swojego znajomego z Francji, który zawsze nam czytał francuskie nazwy, na moją przyjaciółkę, która jest. Nauczycielką francuskiego. Także dzisiaj będzie nam towarzyszył jej akademicki francuski, i zapytałam się jej czy mogłaby nam nagrać, jak powinno poprawnie wymawiać się nazwisko Duchampa, skoro pochodzi z Francji. I Patti, witamy Cię w naszym gronie niewinnych ekspertów. I Patti mówi tak. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Oczywiście, moi drodzy, nie będę tak wymawiała jego nazwiska przez cały podcast, no bo bez przesady będę mówiła Marcel Duchamp, bo tak jest to łatwiej i przyjemniej i żyjemy w Polsce. <noise> Ale chciałam, żebyśmy, wiecie, wiedzieli jak to poprawnie wymawiać. O Marcelu Duchampie mówiono, że stał się bohaterem artystów i intelektualistów oraz bywających w tych kręgach kobiet, oczywiście. Brzmi jak idealna postać do naszego niewinnego podcastu, prawda? Ale jak zwykle musimy zacząć od początku, bo w 1887 roku urodził się nasz Marcel i to nie byle gdzie, a w Normandii we Francji, w bardzo zamożnej, artystycznej rodzinie, co oczywiście ukształtowało go jako artystę w późniejszych latach. Duchamp miał piątkę rodzeństwa i wyobraźcie sobie, że każdy z nich uwielbiał sztukę. I tak naprawdę wszystko zapoczątkował ich dziadek, który amatorsko zajmował się malarstwem i rytmami i dzieciństwo Marcela było naprawdę wspaniałe i beztroskie. Cała rodzina. No była naprawdę zgrana, oni ciągle czytali książki, malowali i przede wszystkim grali w szachy. I już w wieku 15 lat Marcel stworzył swój pierwszy impresjonistyczny pejzaż, bo to były te klimaty. I tak, historia w skrócie ma się tak, że ojciec był bardzo bogaty, cała rodzina była bogata, ponieważ on był prawnikiem jakimś tam mecenasem i liczył na to, że chociaż jedno z piątki dzieci przejmie jego rodzinny biznes i będzie gdzie taplało się w milionach, i najstarszy syn poszedł na studia prawnicze, ale rzucił je dla malarstwa, żeby pójść do szkoły artystycznej. Drugi brat, który studiował medycynę, czyli równie ambitnie, może i nawet bardziej niż prawo, no to rzucił studia dla rzeźbiarstwa. <grym> Także ojciec się trochę przeliczył, ale wyobraźcie sobie, że oboje najstarszych braci synów wyjechało do Mekki artystów, czyli rozpustnego Paryża i dzięki bogatemu ojcu oczywiście mieli taką możliwość, bo no mimo tego, że rzucili te studia, o których on też marzył dla nich no, to był skory, żeby im pomagać finansowo, właśnie studiować sztukę w Paryżu. Marcel, oczywiście od najmłodszych lat jakby przesiąknięty tym klimatem artystycznym, również chciał zostać artystą i wyjechać, więc. Kiedy skończył szkołę średnią, no to dołączył do braci, wyjechał do Paryża, przybył do niego, kiedy miał chyba 17 lat, i dzięki temu, że jego bracia już tam byli, no to on mógł otaczać się bohemą artystyczną paryską, także naprawdę fajnie, bo na tym mu bardzo zależało, ale. Mimo wszystko dla świętego spokoju zapisał się do Akademii i jest też wspomniane, że on głównie zapisał się na tę uczelnię dla towarzystwa, żeby przebywać z innymi kreatywnymi osobami, bo to było dla niego bardzo ważne. I mówiono, że częściej grał w bilard na uczelni niż szkicował martwe natury. I to nie dlatego, że on się nie przykładał do sztuki, tylko... Pojęcie sztuki i tworzenia i tej całej esencji artystycznej dla niego miało inny wydźwięk. I myślę, że właśnie chłonięcie towarzystwa artystycznego ukształtowało go jako artystę, którego znamy do dzisiaj. Potem przyszedł czas poboru do wojska, czyli nudy. To nas absolutnie nie interesuje. Powiem tylko, że skrócono jego służbę, ponieważ miał chody. Dobrze mieć. E, znajomości, no ale w końcu został współpracownikiem swojego brata w dwóch pismach satyrycznych. Pierwszy to jest e, Larrière a drugie to jest La Courrier France. Tak, Patti też mi to czytała, ale no nie możemy nadużywać jej, jakby, wiecie, pomocy, więc musimy się też posiłkować moim fantastycznym i fenomenalnym francuskim. I to w nich publikował rysunki satyryczne z napisami, które były grą słów. Ale co ciekawe, te teksty zapowiadały przyszłe tytuły jego dzieł, więc dla mnie to jest pierwsza ciekawa ciekawostka, o której nie miałam pojęcia. No i tu jest taki bardzo mocny skrót, że dla jego sztuki był to zróżnicowany czas, bo on poszukiwał. Tego, co go intrygowało, i chciał e, po prostu znaleźć swój styl, ale też swoje miejsce w sztuce, ale to jeszcze chwilę potrwa. Ponieważ on w tamtym momencie zahaczył o Fowizm, o Kubizm, czy też wracając do klasyków, jakiegoś tam pewnie impresjonizmu, znając życie, bo to były te lata. I teraz moi drodzy, otwieramy nasz Art Słowniczyk, żebyśmy wszyscy e, byli e, elokwentni w tym temacie? Fowizm charakteryzuje się żywą, soczystą i oderwaną od rzeczywistości kolorystyką, tak wam wiecie, nakreślam, żebyście wiedzieli co i jak. Takie wiecie, słowa, które do tego pasują, to jest krzykliwa i spontaniczna sztuka. I tu mogę Wam przytoczyć, że na pewno Henry Mathis, czy na przykład Chagall tworzyli w tym klimacie w pewnym momencie. Potem w art słowniczku chcę wam jeszcze opowiedzieć o kubizmie, chociaż pewnie wiecie, bo on od razu kojarzy nam się z Pablo Picasso. I kubizm odrzuca reguły perspektywy i geometrii, i jest to takie uproszczenie elementów kompozycji. Oczywiście to nie był tylko Picasso, bo yy, tak właśnie też yy, Duchamp tworzył, czy Salvador Dali, yy, Piet Mondrian, czy właśnie Chagall, o którym Wam mówiłam też a propos fowizmu. I spokojnie moi drodzy, ja zaraz przejdę do najciekawszych ciekawostek, ale no muszę Wam jeszcze zaznaczyć jakby kilka rzeczy, które wydarzyły się w jego życiu i które doprowadziły jakby szampa na sam szczyt. Bo na salonie niezależnym w 1913 roku wystawił kubistyczny obraz pod tytułem Akt schodzący po schodach numer 2. I dzieło to zostało odrzucone i skrytykowane we Francji. Po prostu nikt się tym nie zainteresował. Oczywiście była to jakaś ogromna kontrowersja, no bo przecież gołe baby, a prawda jest taka, że przecież w kubizmie mało co tam widać, no po Picasso zresztą wiemy. Ale za to rok później w Nowym Jorku podczas takiego Armory show, jego obraz zostaje doceniany, powiedzmy, najbardziej okrzyczany, tak to było ujęte, ponieważ staje się głównym przedmiotem dyskusji, co jest istotne w sztuce, ale też niestety, albo niestety, służy jako karykaturalny symbol sztuki awangardowej dla wszystkich pismaków i krytyków. I tego świadka. I tutaj muszę przytoczyć pierwszą śmieszną historię, którą mi wysłała Ola, moja słuchaczka, także pozdrawiam, i ona mi opowiedziała o tym, że właśnie w momencie, kiedy ten obraz został wystawiony i tak strasznie był krytykowany, to Marcel Duchamp się wkurzył, poszedł na tę wystawę i on po prostu, w momencie, kiedy ludzie oglądali te wszystkie obrazy innych artystów i jego, wziął. I zabrał ten obraz i po prostu wyszedł. <noise> I nikt z tym nic nie zrobił, no bo co mieli zrobić, to był jego obraz, tak? Skoro się zdenerwował, no to co się tutaj dziwić. I wydaje mi się, że jak posłuchacie dalej tego podcastu, to może trochę zrozumiecie, dlaczego te wszystkie pojedyncze momenty w jego życiu doprowadziły go do tego, do czego doprowadziły, czyli do okrzyknięcia go jednym z najbardziej ekstrawertycznych artystów w historii. O dziwo, okres paryski nie jest tak ciekawy, jak okres, w którym przenosi się do miasta, które nigdy nie śpi, czyli do Nowego Jorku, ponieważ tam Marcel Duchamp miał najlepsze Bailando w życiu. Naprawdę. Bo jego obraz zostaje uznany za najbardziej skandaliczny element wystawy nowojorskiej. Ten sam obraz, który został w ogóle... Mega skrytykowany we Francji. Także, widzicie, wszystko zależy od miejsca, w którym jest przedstawiana dana sztuka i w którym dzieje się dana sprawa. Także tutaj też jest mała lekcja dla nas wszystkich, ale wracając do Nowego Jorku. Jego obraz właśnie zostaje uznany za najbardziej skandaliczny. Zostaje wystawiony na pośmiewisko, ale też zapisuje się jako główny reprezentant malarstwa nowoczesnego i tutaj dzieje się magia ponieważ bogaci kolekcjonerzy zapraszają go do siebie i duszamp jest podekscytowany swoją sławą bo ona jest ogromną On się jej nie spodziewał przyjeżdżając do Nowego Jorku ponieważ on uwielbia gwałtowny rytm tego miasta kto nie uwielbia Nowego Jorku i naprawdę ci wszyscy kolekcjonerzy i ludzie świata sztuki bardzo podekscytowali się nowatorskim podejściem Duchampa do sztuki i oni wszyscy po prostu walczyli o to żeby on przyszedł do nich na kolację a nie wybrał kogoś innego także mega fajna sprawa i jeszcze wyczytałam, że duszam w tamtym momencie był bardzo podekscytowany sławą, która do niego przyszła, że było to coś, czego się nie spodziewał po przyjeździe z Francji właśnie do Nowego Jorku i wtedy zaczyna się wielkie pijaństwo i Ekscesy różne oczywiście, jedno wielkie bailando, tak jak Wam powiedziałam. I tu jest cytat, który muszę Wam przytoczyć, bo Marcel Duchamp powiedział tak. W pewnym momencie zrozumiałem, że nie należy brać zbyt wiele na swoje barki. Nie należy zabierać się za zbyt wiele rzeczy, jak żona, dzieci, dom na wsi czy samochód. Na szczęście zrozumiałem to w miarę wcześnie. <laughs> Pozwoliło mi to żyć dosyć długo w wolnym stanie, niż jeżeli miałbym zmierzyć się z trudnościami normalnego życia. Także jest to kolejna mm, definicja prawdziwego artysty. Które nie przejmował się zwykłostkami codzienności. I tak jak wam powiedziałam, cały Nowy Jork po prostu bił się, by mieć go przy swoim stole, by móc z nim porozmawiać, zamienić kilka słów i by posłuchać o jego kolejnych planach na sztukę. Nawet jedna z galerii proponowała mu 10 tysięcy dolarów za kolejny przyszły obraz. To było bardzo dużo pieniędzy, teraz jest dużo, ale wtedy to było naprawdę, bo ogromna suma. Ale Marcel Duchamp nie miał ochoty, by wracać do malarstwa w tamtym momencie. Nie wiem, czy to urażona duma, zapewne tak, bo urażone męskie ego, jeszcze artystyczne to już jest naprawdę ogromne kombo. Ale on miał już kolejny pomysł na życie, bo wraz z przyjacielem Francisem Picabon zakładają Towarzystwo Anonimowe tak to się nazywało. I oni zaczynają kolekcjonować, ale też wystawiać dzieła sztuki nowoczesnej. I to właśnie teraz zaczyna się najciekawszy okres Marcela Duchampa, ponieważ Marcel na środku swojej pracowni postawił wannę. Nie wiem, czy nowatorski, czy nie jak na tamte czasy zapewne, ale to nie wszystko, bo pracownia była jego biurem. Więc on siedząc w tej wannie na środku swojej pracowni, po prostu sobie robił różne rzeczy, a gdy miał gościa, no to on nie wstawał i nie otwierał mu drzwi, tylko miał do tych drzwi przywiązany sznur, pociągał za niego i wtedy jego gość mógł wejść do środka. Piękna, prawda? Sprawa. Myślę, że to jest właśnie początek całej ekstrawagancji i ekstrawertyzmu. 1916 rok, moi drodzy, to jest dokładnie 14 lipca, czyli Dzień Urodzin Mojego Przyjaciela Benia, którego pozdrawiam oczywiście serdecznie. W tym dniu odbywa się wieczorek poezji w miejscu, które było bardzo popularne wśród bohema artystycznej. Nie umiem wymówić tej nazwy, więc ją pominę. Ale tam spotykała się awangarda, która przy kieliszku oczywiście dobrego winka prowadziła nader inteligenckie dyskusje. Jak to mieli w zanadrzu artyści w tamtych czasach. Myślę, że do dzisiaj tak jest. I to wtedy narodził się dadaizm, z którego słynie sam Marcel Duchamp, E, oczywiście art słowniczek otwieramy, bo jakby najważniejszym założeniem dadaistów była prowokacja, czyli coś, co nas bardzo interesuje. Oni chcieli wejść w dialog z publicznością i wywołać reakcję ludzi, którzy oglądają daną rzecz, i publiczność w założeniu miała zapomnieć o przyzwoitości i dać się po prostu ponieść, bo czasami tak trzeba. I grupa, która zapoczątkowała dadaizm składała się z oczywiście Marcela Duchampa, z Francisa Picabia, Menreja, Alfreda Stiglitz'a i Waltera Arenberga, Arensberga, sorry. Ale oczywiście wszyscy twierdzą, że... Za dadaizm odpowiada Marcel? Myślę, że w dużej mierze, oczywiście, że tak, ale dlatego, że on jest po prostu najbardziej kontrowersyjnym i rozpoznawalnym artystą, no to tak się przyjęło, że to Marcel Duchamp najbardziej przyłożył rękę do powstania dadaizmu. I oczywiście, że każdy z nich tworzył coś innego. Mogłabym o każdym z nich nagrać pewnie po pół podcastu, ale tego nie zrobimy, bo to nudy. W skrócie, Wam powiem, że ten, ten mężczyzna Francis Picabia, na przykład Arodiował w swoich rysunkach wiarę w postęp, za to Menrey, ten drugi przyjaciel Duchampa, łączył przedmioty codziennego użytku z ilustracją, czyli tu już jest mocniejsze nawiązanie do tego, co robi Duchamp, ponieważ sam Marcel Duchamp wymyślił ready made, czyli dzieło sztuki stworzone z przedmiotów codziennego użytku. Na pewno z tego go właśnie najbardziej wszyscy kojarzymy. I tak naprawdę życie według Marcela jest absurdalnym, bezsensownym żartem. <grywka> To do dzisiaj się niestety zgadza, ale wszystko co się dzieje jest też dziełem przypadku, to również się <grymnie> zgadza. Bardzo lubię tę rozkminę Duszampa, ma bardzo dużo ciekawych cytatów, ale czytając kilka artykułów i książek związanych z Duszampem stwierdzam, że to też była taka bardzo mocna kreacja, tak jak u Salwadora Dalego, tyle że tutaj było 100% po prostu zamierzone. Wszystko, o czym mówił, miało być kontrowersyjne i miało być jakby przeciwne temu, co głoszą jakieś tam określone standardy w danym momencie, w którym on się znajdował w życiu. Marcel Duchamp też uważał, że trzy rzeczy. Jakby wystarczą do tego, by ze zwykłego przedmiotu codziennego użytku uczynić dzieło sztuki. I tu jest lista. Po pierwsze, ustawienie przedmiotu na cokolę, podejście. Po drugie, trzeba było je podpisać i napisać też datę. I trzecie, zgłoszenie tego przedmiotu na wystawę. I to wtedy wystarczyło, żeby to stało się dziełem sztuki, bardzo interesujące, myślę, że do dzisiaj również kontrowersyjne. Więc, moi drodzy, teraz przechodzimy do pierwszego ready-made, jakie stworzył Marcel Duchamp, jednego z najbardziej popularnych, czyli do koła rowerowego. Ja tutaj mam cytat Marcela Duchampa, dlatego nie będę się wysilała i udawała, tylko wam przeczytam, co on swoimi słowami stwierdził o tym dziele sztuki. Już w 1913 roku wpadłem na szczęśliwy pomysł umocowania koła od roweru na żydlu kuchennym, żeby patrzeć jak się obraca. Mniej więcej w tym samym czasie wpadło mi do głowy słowo ready made na określenie tego rodzaju manifestacji. Jedno chciałbym szczególnie podkreślić, to mianowicie, że wybór tych ready-mates nigdy nie był podyktowany uczuciem estetycznej rozkoszy. Wynikał on z obojętności wobec postaci wizualnej przedmiotu i całkowitego braku podstaw oceny, czy jest on w dobrym, czy w złym tonie. Była to więc istotnie kompletna anestezja, czyli nieobecność świadomości. Ważną cechą charakterystyczną była lapidarność tytułów. Tytuły te miały Zadanie skierować myśli widza na inne, bardziej werbalne, literackie tory. Wkrótce powstało realne niebezpieczeństwo mechanicznego powielania tej formy wyrazu, dlatego postanowiłem ograniczyć produkcję Ready Mates do kilku sztuk rocznie. Dawałem sobie sprawę z tego, że sztuka jest dla widza większym, nawet stopniu niż dla artysty, środkiem nałogotwórczym, jak opium na przykład, i chciałem moje Ready Mates uchronić przed podobnym. Z bezczeszczeniem. Inną cechą ready -mates jest to, że nie są niepowtarzalne. Reprodukcje ready zawierają identyczne przesłanie w istocie. Żadne z istniejących ready -mates nie jest oryginałem, w potocznym znaczeniu oczywiście tego słowa. I jeszcze jedna uwaga na zakończenie tego błędnego koła. <laughs> Ponieważ wszystkie tubki do farb używanych przez artystę stanowią produkty pochodzenia przemysłowego, czyli ready made, stąd wniosek, że wszystkie obrazy na świecie to robione, Ready Mates. I tutaj kolejna ciekawa ciekawostka, ponieważ Ola napisała mi, że podobno Marcel Duchamp bardzo lubił ten moment kręcenia się koła. I on uwielbiał, kiedy koło zwalniało i mógł zobaczyć jego szprychy. I on podobno godzinami siedział i się wpatrywał w to koło i sobie nim kręcił. Także widzicie, różni ludzie mają różne pasje. Do mnie mam, że po prostu w tamtych latach było... No, dużo więcej czasu, nie? My teraz po prostu jesteśmy przebodźcowani, a Marcel Duchamp miał czas na to, żeby patrzeć, jak się koło kręci. No, każdy niech robi to, na co ma ochotę, ja to zawsze powtarzam. Dobra, ale musimy przejść do najbardziej znanego dzieła sztuki, które nazywa się fontanna. I na bank nie ma osoby na świecie, która nigdy nie słyszała o tym dziele. Myślę, że jest to taki klasyczek kontrowersji i taki znak rozpoznawczy Marcela Duchampa. W 1917 roku Marcel zostaje wybrany na Prezesa Society for Independent Artists i w tamtym momencie za jedyne 6 dolarów każdy może wysłać tam swoje dzieło sztuki. Myślę, że nie jest to wygórowana kwota i na tamtej na te czasy i sam Marcel, oczywiście, jak to on, zawsze w drugą stronę, wysyła swoje dzieło podpisane Ermut i w końcu się dowiedziałam. Skąd się wziął ten napis? ponieważ jest to po prostu nazwa producenta tych pisuarów, ale też dotarłam do innej wiadomości, która mówi, że samo słowo "mud" znaczy błazen. Także oczywiście była to totalna gra słów. Ja wam powiem, że swego czasu w soboty na Instagramie robiłam Art quizy, w których co sobotę było 10 pytań i bardzo często pytałam, kto jest autorem właśnie fontanny i na zdjęciu zawsze było widać właśnie podpis R. I większość ludzi odpowiadało Ermut. A nie Marcel Duchamp. Także to była taka podpucha. Ostatnio nie robię, po prostu nie mam czasu przez wszystkie rzeczy, które robię, jeżeli chodzi o sztukę, firmę i podcasty. Ale nie o to chodzi, bo od czasu do czasu mam ochotę. Także chyba w te soboty też to zrobimy. Fajna zabawa: no, bardzo często pojawia się na przykład pytanie, ile słoneczników namalował Van Gogh, albo ile lili wodnych namalował Claude Monet. Także to są takie bejziki, które wy niewinni winni słuchacze już oczywiście znacie, ale nie wszyscy. Także, Dobra, nieważne, Marika, Boże, dygresja, ale pierwsza w tym podcaście. Lecimy dalej. Bo pewnie się zastanawiacie, że jakby, kurde, no, bez przesady i bez jaj, ale jak pisuar może być dziełem sztuki? Moi drodzy, wszystko może być dziełem sztuki. Tak też y, oczywiście nie myśleli krytycy i osoby, które były związane ze sztuką w tamtych czasach, ale ziarenko zostało zasiane przez Duchampa i mimo, że odrzucono pokazanie tej fontanny na wystawie, nie chcieli jej w ogóle wystawiać, mimo że Marcel był prezesem, to Duchamp postawił po prostu na swoim. I on w tamtym momencie zanegował klasyczną definicję sztuki i myślę, że dlatego, że on za każdym razem negował definicję sztuki klasycznej, Dlatego o nim dzisiaj możemy rozmawiać i dlatego jest okrzykniętym jednym z najbardziej kontrowersyjnych i znaczących artystów sztuki nowoczesnej. Bo tak naprawdę z perspektywy czasu to dzieło, czyli ta fontanna, uważany jest za jeden z najbardziej znaczących punktów zwrotnych w historii sztuki. Bo nie ukrywajmy, że dotychczas wiecie, jakby to była to. Talna klasyka, czyli pejzaże, portrety, wszystko musiało być technicznie dopracowane pod względem perspektywy i pod względem jakichś tam światło cieni, innych rzeczy. Oczywiście, że były łamane te schematy, właśnie jak na przykład w kubizmie, ale to nadal nie było tak mocne jak Pisłaer w Galerii Sztuki, który stworzył Marcel Duchamp. i Jeszcze nic z nim tak naprawdę nie zrobił, nie zmienił go w żaden sposób. I wydaje mi się, że Duszamp już jako młody chłopak, z tego co czytałam, może nie o wszystkim wam mówiłam, ale już jako młody chłopak on bardzo mocno kwestionował te tradycyjne pojęcie sztuki. Może też dlatego, że on całe życie wychowywał się gdzieś tam z tą sztuką w tle, i to było dla niego takie oczywiste, ponieważ znał podstawy, znał normy, więc dla niego to nie było niczym nadzwyczajnym, i już wtedy wiedział, że. Sztuka to coś więcej niż te przyjęte reguły i szablony, które nam wszyscy narzucali w danym momencie, kiedy trwał jakiś tam popularny nurt. I prawda jest taka, że dzięki swojemu ready-made, które stworzył i wymyślił, no to on udowodnił, że akt artystyczny opiera się na refleksji. Oczywiście tutaj możemy wdać się w polemikę, bo to jest kontrowersyjny temat oczywiście w świecie sztuki, ale ja tutaj Wam opowiadam o Duszampie, także no, jestem sama w pracowni z kotkami i z Winkiem, także nie będę miała z kim o tym porozmawiać. Możemy ewentualnie wdać się w rozmowę gdzieś tam w komentarzach, do czego oczywiście zachęcam. Z ciekawostek sprawdziłam, bo wiadomo, że światem rządzą hajsy, że ten pisuar został sprzedany za prawie 2 miliony dolarów w roku 2002. Wydaje mi się to małą kwotą, jak na... Obecne standardy, no ale. Mieć, a nie mieć pisuaru za 2 miliony. To, co mi się też podoba w Duszampie, to fakt, że on uważał, że nic nie jest wart obraz, który szokuje. I oczywiście ja nie do końca się z tym zgadzam, ale nie zawsze moja opinia jest ważna w tym podcaście, ponieważ ja osobiście uważam, że obraz, który wzbudza emocje w osobie, która go odbiera, która go ogląda, to jest właśnie obraz wart wszystkiego tak naprawdę, bo kiedy artysta przekazuje wszystkie swoje emocje w danym momencie, malując dany obraz czy tworząc jakąś sztukę, to wtedy jest wartościowe. Oczywiście ja mam e, dużo więcej podpunktów, dlatego że według mnie to musi być oryginalne, nietypowe, niekradzione, niezerżnięte <grytanie> nie od jednego artysty. Wtedy jest to dla mnie wartościowa sztuka. Przede wszystkim sztuka, która e, wzbudza emocje, żebyśmy mogli się zastanowić nad tym co artysta miał na myśli, ale też nie zawsze, bo często obrazy po prostu rezonują z tym momentem życia, w którym my jesteśmy i całkowicie inaczej je odbieramy. No ja oczywiście też jako tutaj naczelna pani Mariczka profesor, no to muszę wam powiedzieć, że oczywiście kilka razy o tym mówiłam. Czym więcej wiemy o artyście, o genezie powstania danego dzieła, tym przyjemniej jest nam je odbierać. Ale oczywiście, dobra, koniec tych wywodów i wymądrzania się, bo ja tutaj jeszcze chciałabym wam trochę opowiedzieć o tym duszampie. Bo teraz musimy przenieść się do rozpustnego Paryża. Mam nadzieję, że wszyscy wyprasowaliście garsonki, założyliście czerwone berety. Ponieważ w Paryżu powstało kolejne dzieło, o którym chcę Wam opowiedzieć. Duchamp stworzył w nim dzieło pod tytułem, to będą literki po kropkach, L-H-O-O-Q. Jest to reprodukcja Monalizy oczywiście Da Vinci'ego, na bank kojarzycie to dzieło, bo to też jest bardzo kontrowersyjne. I znane? Myślę, że możecie nie kojarzyć, że jest Duszampa, ale od dzisiaj po niewinnym podcaście już będziecie tego świadomi. Duszamp domalował Monalizie brudkę i wąsik <grym> i niektórzy odbierali to jako aluzję do domniemanego homoseksualizmu da Vinciego, a mówiłam o tym kilka podcastów wcześniej, o homoseksualnych artystach, możecie sobie posłuchać. Ale po francusku czyta się to Elasho o cuule". No dobra, może jednak poprosimy Patrycję, żeby nam to przeczytała? Czyli w takim wolnym tłumaczeniu, tytuł bardzo Wam się spodoba: Ona ma gorący tyłek. Ja Dusza, po prostu ośmiesza takie kultowe. No, powiedziałabym nawet ikoniczne dzieło sztuki, no bo Mona Lisa jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych dzieł sztuki w historii. No, ale kolejna z ciekawostek to było jego żeńskie alter ego, które nazywało się Rose Sélavy. I jest takie zdjęcie, gdzie Duchamp jako właśnie Rose, czyli kobieta, jest ubrany elegancko, ma kapelusz i szal z futra, ma pełen makijaż i usteczka i oczy, wszystko jest tam zrobione i dzieło to nosi tytuł Eros La vie. Czyli Eros to jest życie. Eros to jest chyba miłość? No, w każdym razie Eros to jest życie. I Marcel twierdził, że wierzy w erotyzm jako zjawisko uniwersalne i przez wszystkich rozumiane. I wydaje mi się, że w odcinku numer 7 o dziwactwach artystów mówiłam Wam też, no, jakby o tym alter ego Marcela Duchampa, bo ja Wam też opowiadałam o tym, że on wtedy stworzył perfumy tego swojego alter ego tej Rose Selavi, bo on twierdził, że bycie Marcelem to za mało, że dlatego stworzył swoje alter ego, bo sam Marcel Duchamp jest niewystarczający. No i też wspominałam o tym, że on stworzył perfumy właśnie jako ta Rose Selavi i te perfumy zostały sprzedane za 11 milionów dolarów i one stały się po prostu jego najdrożej sprzedanym dziełem sztuki. Także jak macie ochotę, to sobie wróćcie, no bo oj, to było bardzo dawno temu, sama musiałam sobie przypomnieć, co ja tam wam opowiadałam. Ale oczywiście jest jeszcze kilka ciekawych dzieł sztuki, tyle że nie chcę Was za bardzo zanudzać, ale muszę Wam wspomnieć jeszcze o jednym albo dwóch. Dlatego, że wiecie, no Marcel był artystą, który zmarł e, tam w no, takim dziadkowym wieku, więc e, stworzył bardzo dużo dzieł sztuki, przeżył bardzo wiele interesujących m, momentów w swoim życiu, ale no, ja chcę wam tutaj po prostu tak skondensować to, co najciekawsze moim zdaniem, oczywiście. Jeszcze wam opowiem o dziele, które Marcel stworzył pod tytułem "Panna młoda rozebrana przez swych kawalerów", jednak i to dzieło. Jest jakby, jakby Wam to opisać, jest to dzieło sztuki, które jest stworzone w ramie, ale główny element to jest szkło, czyli jakby szkło oprawione w ramę i jest to podzielone na pół i góra ma nam sugerować, że jest to panna młoda, a dóże kawalerowie. Oczywiście muszę Wam o tym powiedzieć, że sugeruje tak właśnie Marcel Duchamp, bo jest to nieoczywiste jak wszystkie jego dzieła, żebyśmy wszyscy jednak wiedzieli, co i jak. I każdy element jest. Jest albo malowany bezpośrednio na szkle, albo jest inkrustowany. I tu otwieramy art słowniczek, ponieważ inkrustowanie jest to technika polegająca na ozdabianiu mebli, innych artykułów domowych albo użytku y, codziennego. Tak, To jest w bardzo grubym skrócie powiedziane, ale... No. Bez przesady. I naprawdę super to wygląda, bo dzięki jakby temu transparentnemu szkłu, no to mamy wrażenie takiej głębi, perspektywy, przestrzenności, bardzo mi się podoba to dzieło sztuki, chociaż jest zdecydowanie niekonwencjonalne, nawet jak na Marcela. I jest nawet taka historia, którą wyczytałam związana z tym dziełem, ponieważ on miał je jakby przetransportować na Brooklyn, nie wiem skąd, pewnie z Manhattanu, i okazało się, że to dzieło zostało uszkodzone i ta szyba popękała. I tutaj, oczywiście, Marcel stworzył sobie historię, że noc wcześniej miał sen, w którym właśnie przyśniło mu się, że to dzieło pęka i że te. Jakby rysy, które utworzyły się na szkle, to w tym śnie są identyczne jak na żywo, kiedy to dzieło popękało. Oczywiście, że nie możemy w to wierzyć, ale jest to ciekawa historia. Także, jak kiedyś będziecie świadkami na żywo tego dzieła, no to możecie zobaczyć, że jest ono właśnie zbite. Co myślę, że też dodaje mu charakteru i fajnie, że Marcel wymyślił jakąś historię. A jeżeli nie wymyślił, no to wow. Jakby, jeżeli to była prawda z tym snem, who knows? Ale okej, okay, bo zbliżamy się już do końca, bo już naprawdę obficie pobiadoliłam Wam o Marcelu Duchampie. No to co jeszcze wiemy o Marcelu? Bo nie opowiedziałam Wam w sumie najważniejszej pasji Duchampa, o której chyba wspominałam za czasów jego dzieciństwa, czyli na początku, że on uwielbiał grać w szachy. Ale to nie była taka pasja, wiecie, że on sobie gdzieś tam grał w szachy w domu z ziomeczkami przy winku, tylko on był mistrzem. Był nawet moment, kiedy on rzucił sztukę dla szachów razem ze swoimi przyjaciółmi i skoncentrował się wyłącznie na grze w szachy, tak profesjonalnie. Grał w ogóle w mistrzostwach Francji i nawet na olimpiadach. I te olimpiady to było jakieś od 1928 do 1933, czyli kilka naprawdę konkretnych lat i on prawie został mistrzem Francji, ale niestety popełnił jeden błąd, no i zajął szóste miejsce. Mnie zawsze szachy fascynowały, swego czasu próbowałam się nauczyć i myślę, że jeszcze do tego wrócę, bo to jest super sprawa. No, dobra, nie o tym, ale musiałam wam o tym wspomnieć, że Marcel naprawdę był bardzo inteligentnym facetem. Poza sztuką miał też inne zdolności. Także no, w szachach na pewno mu się bardzo dobrze powiodło. No i co mogę Wam powiedzieć na koniec, że na pewno Marcel Duchamp nieraz szokował świat sztuki. Ja wiem, że jak teraz Wam opowiadam, no to może to nie jest bardzo szokujące, ale pamiętajmy, że to był 1915 rok, więc czasy były totalnie inne. Dlatego on szokował ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do pewnych schematów. I to dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie nie lubią wychodzić poza schematy i czują się bardzo niebezpiecznie. Tak jak wam nagrywałam podcast o homoseksualistach, no to są ludzie, którzy nie potrafią sobie wyobrazić, że dwóch facetów potrafi się po prostu kochać. Nie potrafią zrozumieć, że kobieta nie należy wyłącznie do kuchni albo do mężczyzny. Wiecie, no jest dużo rzeczy, już nie będę się jakby rozwodzić nad tym, ale na pewno, skoro mnie słuchacie już od 60 kilku podcastów, to wiecie, co mam na myśli. Dlatego Marcel Duchamp potrafił szokować, bo on łamał schematy. Czyli to, co robiło większość artystów, tylko oni łamali te schematy pod względem technicznym, Tworząc nowe nurty, nowe pomysły techniczne, a Marcel Duchamp po prostu ze wszystkich sobie zrobił jeden wielki żart z całej sztuki, która do dzisiaj jakby istnieje. I to co wam mówiłam to że on łamał kanony przyjęte przez ogół, bawił się i z nami, czyli z widzami i z krytykami sztuki i z całą bohemą artystyczną. I całe życie szukał wolności, bo myślę, że to było najważniejsze, ten element wolności. Tego, żeby nic go nie ograniczało, czyli żadne jakby instrukcje, nadane przez dany kanon sztuki. Myślę, że to jest bardzo fajne podsumowanie. I tak naprawdę Duszam właśnie znalazł tę wolność, której poszukiwał, i jestem ciekawa, co wy sądzicie na temat jego sztuki, bo z pewnością nie jest ona oczywista i nie jest łatwa w odbiorze. Ja wiem, że zapewne wiecie, słoneczniki Van Gogha są. Dużo przyjemniejsze do oglądania, no bo wiecie na co patrzycie, nawet sztuka poloka, która jest po prostu przez wielu uznawana za zwykłe chlapanie jest łatwiejsza do zrozumienia niż kiedy artysta stawia pisuar na środku Galerii sztuki. Ale myślę, że warto było nagrać o duszampie tę historię i muszę wam powiedzieć, że tutaj korzystałam głównie z artykułów, więc jak przyjdzie kiedyś czas dla mnie wolności i będę mogła sobie poczytać całą biografię duszampa, to zapewne jeszcze wrócę, jeżeli znajdą się jakieś smaczki, bo nie dotarłam do żadnych lafiryńskich, poza tą, e, tym wspomnieniem, że w Nowym Jorku po prostu korzystał z różnych udziech. No ale gdzie są szczegóły? My chcemy to mięcho, które nas najbardziej interesuje, prawda? Ale jest jeszcze jedna fajna rzecz, ponieważ Duchamp dzisiaj, Marcel Duchamp jest nazywany the daddy of the dada. <noise> Wiecie, no jakby... Pedro Pascal ma naprawdę dużą konkurencję w tym <noise> przypadku. No bo dada to dadaizm, a The Daddy of the Daddies no to jest jeden, jedyny Pedro Pascal, którego myślę, że bardzo dużo osób teraz kocha. Ja wiem, że to jest w ogóle absurdalne, że ja o tym wspominam, ale tak mi się to spodobało, że Marcel Duchamp jest nazywany Daddy of the Dada, że nawet sobie nie możecie tego wyobrazić. Szczególnie przy tym podcaście chciałabym Was prosić o. Komentarze pod Instagramem, na Spotifyu czy na YouTubie. Co sądzicie o jego sztuce? Bo ja wiem, że te komentarze mogą być bardzo interesujące, bo jest to sztuka nieoczywista. Chciałabym wam jak zwykle podziękować za słuchanie niewinnego podcastu. Wznoszę za nas wszystkich czirsik. Moim ulubionym frizantem ja, moi drodzy, nie wracam do malowania, tylko wracam do pisania. Jestem super zmęczona, ale też podekscytowana tym, że no, nagrałam ten podcast i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak zwykle dziękuję moim wspaniałym patronkom i patronom. Zachęcam Was do zostania e, niewinną patronką albo patronem, bo wiecie, no jakby zawsze fajnie wspierać e, sztukę i fajne rzeczy. Także co? Słyszymy się w kolejny czwartek, a ja już Wam mówię. PA! Zawsze chciałam zrobić takie po napisach, także, jeżeli tego słuchacie, to um, napiszcie na przykład słowo D.